A ten już włączył, gotowy? Gotowy. Serdecznie witam, moim gościem Paweł Krok, Wiśniowski 2. Witam. Paweł, trochę wam nie do śmiechu, przegraliście dzisiaj dość ważny mecz ze Stal Bodna Bojowa. Dlaczego? No, jak widać, niestety przeciwnik okazał się lepszy, no i nic na to nie dało się poradzić, ale ogólnie w dwumeczu, no to mamy jedną bramkę do przodu, więc nie jest źle. A jak w punktach? W punktach, oj, nie pamiętam, jak to tabela stoi. Za chwilkę będziemy uzupełniać, też nie patrzyłem. Dzisiaj Stal pokazał fajną dyspozycję i tak naprawdę pokazał, że będzie walczył dalej o utrzymanie. Zresztą wy też. Tak, owszem. No każdy następny mecz to będzie, no nie będzie odpuszczania. Schodziłeś dzisiaj troszkę zdenerwowany, dlaczego? Nie. Nie było takiej gry, jakiej byśmy się tutaj mogli spodziewać. No, no było to troszkę za dużo gry indywidualnej, przez co prawdopodobnie zawiedliśmy dzisiaj. Ja po raz kolejny powtarzam, że na przełomie tych 10 kolejek wy macie lepszy skład niż wyniki. Naprawdę patrzę na te osobistości, znam tych piłkarzy, znam te osoby, każdy gdzieś tam blizną piłki. I tak naprawdę trudno mi zrozumieć, dlaczego to się nie układa. No indywidualnie może i tak, natomiast drużynowo jeszcze tutaj brakuje troszeczkę tego zgrania i no takiej gry na pamięć. O. Co się dzieje z Wiśniowskim w tym roku? Jedynka i dwójka ma problemy, ewidentnie na futsalu. Jedynki meczu, akurat Wiśniowskiego jedynki nie oglądałem, więc nie wiem jak oni w tabeli stoją, aczkolwiek po rozmowach z nimi no to też mówili, że na razie to wygląda, jak wygląda. No. Poznałem wasze charaktery, gra się u mnie jedynka od 4 lat, dwójka od 3 lat i twierdzę, jestem przekonany, że te charaktery pozwolą to, że utrzymacie się, że jednak nie oddacie rywalom tak łatwo tego spadku, znaczy tego pozostania, widzę, przepraszam. Nie, na pewno nie oddamy tego łatwo. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.